Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Bartosz, a to moi drodzy jest kolejny odcinek z gry Star Wars Jedi Survivor. Ja jestem na streamie, jest ze mną około 10 osób i kontynuujemy przygodę. I moi drodzy, nie wiem czy pamiętacie, ale pod koniec ostatniego streama i pod koniec ostatniego odcinka zdobyliśmy urządzenie pozwalające nam przenikać przez te zielone ściany. Także jakbyście chcieli wiedzieć, gdzie i jak się je zdobywa, to obejrzyjcie poprzedni odcinek, końcówkę. Natomiast my lecimy dalej. Nie wiem, czy pamiętacie, ale ta planeta, na której się znajdujemy, po prostu została zaatakowana przez jakiś gigantyczny statek w kształcie ośmiornicowiertła. No i teraz po prostu musimy sobie jakoś poradzić z tym. O, dobra, tutaj był poczwórny skok. Powiem szczerze, że dzisiaj już sobie podaruję narzekanie na to, że w grze są non-stop jakieś skakania i tego typu pierdoły. Bo już zdecydowanie za długo się o tym osłuchaliście. Normalnie, po co komu grawitacja? Zobaczcie, co ja przeleciałem przed chwilą. Ale głupota. Także nie będę już na to narzekał, więc oszczędzę wam tego, ale na samym początku chcę po prostu podkreślić, że mi to przeszkadza. I to jest wszystko, co powiem na ten temat na dzisiejszym streamie, żeby już nie smucić o tym, że jest strasznie dużo biegania, mało walczenia. No bo już to oczywiście wiecie. What the hell? Jak mam to ominąć, badziectwo? No tak. Wow! Uwielbiam to robić. Enemies up ahead. A fight. Like old times. Nice. No i dotarliśmy do miejsca, w którym wcześniej byliśmy zblokowani przez tą bramę zieloną. Teraz jak widzicie, wszystkie bramy na wszystkich planetach, które do tej pory zwiedzaliśmy, są dla nas już otwarte. Więc teoretycznie, jak bylibyśmy bardzo, bardzo ambitnym graczem, to moglibyśmy sobie zrobić backtracking na te wszystkie planety i sobie to wszystko poodkrywać. Pytanie tylko, czy my chcemy być tym ambitnym graczem, czy raczej chcemy być takim graczem 80% ambicji tylko, czyli ewentualna eksploracja bieżąca na wysokim poziomie, a jakiś tam ewentualny backtracking w stare miejscówki, które już widzieliśmy, zostawimy po prostu bardziej hardkorowym graczom. To już musimy sobie tą decyzję wspólnie tutaj podjąć. Bo nie wiem, czy chcę wam się oglądać, jak po raz 10 wracam na Kobo i tam coś robię. Chciałem koniecznie użyć tego ataku, żeby zobaczyć, czy jest skuteczny. Ale jak widzicie, postać się tak długo zbiera do tego ataku, że nie jesteśmy w stanie go wykonać na grupce przeciwników. Więc w sumie teraz się zastanawiam, po co ten atak mi w ogóle jest. Bo jak przyciągam sobie wszystkich przeciwników do siebie, a później
Co ty? Jak przyciągam tych wszystkich przeciwników do siebie, a później chcę ich zaatakować. Tym atakiem, to po prostu... Nie wiem, co to było. Chciałbyś więcej tu pytania na Jaku, no marzę o tym. Kurde, no te dwa miecze świetlne to jest mistrzostwo świata, nie? 100 razy lepiej mi się to podoba. Macie być bardzo szczerzy, do bólu. Oh shit, oprzejcie co ona ma. Nie byłem gotowy na takie emocje. Panie Disney, w Królu Lwie się nie całują. How dare you? Okay. Nie umiałem tego użyć. Ale nie przeczytałem, że trzeba użyć tego do skoku, nie? What the f... Co tu się odpierdziela? Czy to jest dalej Star Wars? Kurde, i teraz jak oni się pocałowali, to się gra kończy, nie? Co za dziady. No to jest cutscenka, ja tego nie robię, jak coś. O, tu nie było na przykład dźwięku przecięcia tej macki. Co tu się odpierdziela? Patrzcie, a tutaj laska skacze, a normalnie się wszędzie teleportuje. To skaczesz czy się teleportujesz? Ty weź się zdecyduj. Myślicie, że to zostanie uznane za walkę z bossem? Bo ja tutaj wcisnąłem przez 10-minutową cutscenkę tylko raz RT. I to jest wszystko, nie? Mam nadzieję, że to nie była walka z bossem. Kurde, powinno być to jakieś powiadomienie o epilepsji albo o padaczce. A nie widziałem. Bo od tego to można dostać nie tylko epilepsji i padaczki, ale jeszcze można się zażigać, jak tak fruwa. To było naprawdę trudne. Nie. Yeah.
Coś czuję, że tutaj chyba gra sama nam zapewni backtracking do poprzednich lokacji. Coś mi się tak wydaje. Bo teraz prawdopodobnie będzie nam gra kazała wrócić we wszystkie te miejsca, gdzie wcześniej była ta zielona ściana, że hej, teraz możesz już przez nie przechodzić, to wracaj tam. Bo przecież musisz skosztować każdego jednego centymetra naszej gierki. A że nie chciało nam się robić 10 planet, to zrobiliśmy dwie, ale 5 razy się wraca do każdej. Okej. Okay. Dobra, jaki jest plan? Plan jest taki, że się trzeba tutaj telepnąć. Focus. Także let's use quick journey. Nie, tu jest bliżej. Seer, I couldn't save our Mayas. They gave his life for this. I'm sorry. I know you did your best, Cal. And the Empire? They did not track us. Hey, Scrapper. Glad you made it back in one piece. Master Cordova, did you find a way across the abyss? No, but you may have, Cal. Bode and I were able to find some interesting data in the archives. Let's show them what we dug up. Centuries ago, the Republic established a colony on Kobol to study a stellar anomaly known as the Abyss. Santari Cree led the research team. That's Z with him. Early attempts to navigate the Abyss ended in disaster. The Republic was on the verge of abandoning the project. And then guess who volunteers to fly in alone and discovers a planet on the other side? Dagon. Using the data from his voyage, Cree invented the Abyss Compass to guide others safely to Tanil. The Republic established a settlement. The Jedi built a temple. Just like you said, Cal. Regrettably, a time of peace and prosperity was disrupted when outer... Witam, Mateo. I saw them too, but... How'd they get across the abyss? They must have stolen a compass. Don't worry, we won't be so careless. Overwhelmed, the Republic abandoned Tanilor, and the Jedi Council ordered Cree to destroy the compass. Dagon Gera refused and rebelled against the order. That is a Gendai. They do not often ally with other species. Looks like Ravis has been working with Dagon for a lot longer than we thought. So the order sent Jedi to secure the compasses. Dagon murders them over it. Jedi. Killing other Jedi. But Centauri said that Dagon was the key to Tanilar. Maybe he is, young Jedi. Despite my efforts, those compasses you brought me were beyond repair. However, records indicate that three were unaccounted for. So you're saying one might still be out there? Yes. And Dagon sent his army to look for it. I'd ask you to stay and help us, but... I recognize that look. What look? Hope. That planet could be a haven for those who stand against the Empire. So you coming with us? I mean, Grease can make room on the Mantis. For all of you. No. This place needs me. The Hidden Path needs me. Cordova? I'm sorry, my friend. But for now, my place is on Jeddah with Seer. Let me prepare a data stick so you'll have access to our research wherever your journey takes you. Let me guess. You're staying too. When we first met, I thought that what we shared was... unique. Survivors. Kurde, nie, no po tym kisie chyba go nie zostawi, no bez takich, laska. Help me realize I wasn't alone. As did you.
But there is a galaxy full of people who have suffered as we have. It's as Seer said. Perhaps you have found a sanctuary for them. Perhaps. If we can get to it. I will join you. Besides, it's been far too long since I've made Grease's hair stand on end. Niemożliwe, że to jest ta sama aktorka. Może po pierwszej części miała jakiś udar, albo wylew, albo zawał. Coś się zmieniło w niej, no. Nie może być ona. To jest niemożliwe, że to jest ta sama aktorka, co podkładała głos pod tą Merin w pierwszej części. No nie ma opcji. Nie wierzę i koniec, no. No dobra. Upadek Dagana, Gery. Baza danych. Co mamy zrobić? Odszukaj kompas na Kobo. Wiedziałem, wiedziałem. I wiecie, gdzie ten kompas będzie ukryty? Oczywiście za zieloną ścianą, która do tej pory była zamknięta, a teraz już jest otwarta. Po co dawać nową planetę, jak można dać starą i po prostu dać na niej pokój zamknięty drzwiami, które możesz otworzyć po 20 godzinach grania. To jest idealne rozwiązanie, ale to samo było w pierwszej części, pamiętamy dokładnie. Tam były dosłownie ze 2 czy 3 planety i wszystko się skupiało na backtrackingu tylko i wyłącznie. To, co mnie mocno zastanowiło, zobaczcie, że na Jedha mamy 76% zrobione, czyli całkiem sporo jak na pierwszą wizytę. Na Kerskan nie pamiętam, ale na Kobo, z tego co pamiętam, mieliśmy bardzo mało. Jakoś chyba około 40%. Nie ma tutaj nigdzie napisane? Jest. Kobo zbadano 43%. Czyli tak jakby wiecie już, o co chodzi, nie? Oh yeah, Cal and Boat, they ain't exactly the cleaning types. I cleaned this morning. Wait, did I? No, I didn't. That's on me. Marin, I didn't know you were coming. Hey, maybe I'll pick up some scas steak. Why'd you join back up anyway? Seer and I believe Tantalor could be a refuge for those persecuted by the Empire. Persecuted by the Empire, huh? Gonna get crowded. Coś przycięło. No, ciekawe, o co chodzi. Teraz spróbuję to naprawić, jak sobie wylądujemy. Tymczasem spróbujcie może sobie odświeżyć okno. Bo wydaje mi się, że zaczęło przycinać w momencie, kiedy odpaliłem to takie cosiczko z planetami. Zobaczymy, jak będzie, jak wyląduje. Something happened? The Raiders paid us another visit. Took a shine to that droid you found. See? They took her, Cal. Carried her right out. She's been droid-napped. My saloon better be okay, Turgle. I think you brought this down on us. I'm innocent, Mr. Grease. Promise! Dagan sent them. He's after Tantalor. There must be something more to Z than we realized. Something scrambled up in her memory banks. We have to rescue her. Once he gets what he wants, he'll scrap her for sure. It won't be easy to get her back. The Raider base is in the swamp. They gutted an old Lucre Hulk battleship from the Clone Wars. We've seen it. Means they got a lot of firepower. As do we. She's right. Now's our time to move. I like where this is going. They already have what they came for. They're back at their fortress feeling safe, complacent. They'll never see it coming. Maybe not. But if you're wrong, then they'll be looking for payback. Not to worry. I will stay here right after Breeze and the others. You sure? Shall we stand as we... Just don't let him swim. Akurat powietrze wypuściłem z tego. Jak mi stanął, to prawie mnie zabiło. Wiesz co? Obrażam się. Ale mnie nadepnął. No, jeszcze nie wiem dlaczego, ale koty mają tą dziwną umiejętność, że one całą masę ciała w momencie, kiedy stają na danej łapie, to wtedy cały ciężar całego ciała idzie w tą łapę, nie?
Po prostu... Już ważysz z 50 kilo normalnie. Kto cię tak upasł? Dobra. Krótka pauza na odcinku, bo jakieś tam były przycinki, więc ZW. Czy no dla was to sekunda. Dobrze, jesteśmy z powrotem. Lagi streamowe zażegnane. Okazało się, że streama przylagowało w momencie, kiedy odpaliłem na naszym statku hologram wyboru planety. Wtedy po prostu giereczka wskoczyła na 1000% mocy i zwyczajnie nie ogarnęła tematu. No i teraz tutaj widzicie, mamy odpowiedź, po co w grze było otwierać wszystkie skróty i przejścia i po co było zasiadać przy wszystkich tych punktach medytacji. A trzeba było to zrobić po to, że teraz, kiedy jesteśmy na Kobo ponownie, to możemy sobie teraz po prostu zrobić, mam nadzieję, teleportację do miejsca, gdzie mamy po prostu być i tam po prostu być. Zobaczmy, czy tak faktycznie jest. Nie wiem, gdzie mam jeść. Jeść, iść. Tutaj. O, cholera, miałem balkon zamknąć bez kitu. Dobra, zamknę po tym odcinku, bo zostało 8 minut. Dzięki za przypomnienie. No dobra, zniszczona osada. Jesteśmy very, very close. Więc mam iść tam, za plecki. I gra mi tutaj podpowiada, że niby mam tam jakieś połączenie pomiędzy, ale widzę, że nie mam, bo mam tutaj. Dobra, czyli muszę iść tutaj gdzieś na górę. Ja nie umiem tam wejść. Prawdopodobnie muszę tutaj na tą skałę się wspiąć, tak jak to robiłem wcześniej. Dobra. I teraz muszę skorzystać z tego... Taka. Tak, co to jest? To jest taki bardziej nietoperz. A, kurde, jak mnie przestraszyła. Kciora. Co ty chcesz, żebym zawał dostał? Dobra, poprosiłem tego ziomka, żeby tutaj pozabijał te kule. Tylko, że on ich nie zabija. Dobra, poprosiłem kulę o pomoc. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Patrzcie, jak one go biją! Czy to był najlepszy pomysł? Bo ta kula omija wszystkie chyba... cały armor jakby. Ale wypas. Elegancko. No dobra, i prawdopodobnie musimy, tak jest, pójść teraz tutaj przez tą furtkę. Bo teraz w końcu możemy to zrobić. Ale jak widzieliście, no tutaj poszedłem na łatwiznę i nie zwiedzałem całego Kobo ponownie, tylko po prostu się tutaj teleportowałem, żeby nie tracić czasu. Well, there it is. O, jest i on. You made it. Anyone spot you? Me? Not a chance. What are we dealing with? Any sign of the droid? Some kind of service gantry. Could be a way in. It's the best option I can see. Only way to the Lucre Hulk is through this swamp. For you, maybe. You want a ride, BD? When you're ready, make a move on that gantry. I'll be watching. Copy that. That's one way not to get mud on your boots, huh?
No dobra, a czemu on jako Jedi nie może mieć jetpacka? Co mu szkodzi? Musi biegać jak kurde, jak biedak. Dobra, zobaczmy co nas czeka. Czeka nas 800-metrowa przeprawa, więc pozwólcie, że jednak jeszcze poświęcę te ekstra 50 minut na to, żeby jednak dojść jak najdalej się uda. Bo coś czuję, że to będzie kolejne półtorej godziny skakania, wspinania, biegania po ścianach, srania w bania. See that building, buddy? Guess someone does live here. Or did once. Dobra. Myślałem, że to jest punkt medytacji. Przydałby się w tym miejscu. How much do you think this is worth? Nothing's worth crossing the Raiders. Now move. Liczyłem na jakiś punkt medytacji, tak żeby nie musieć tutaj więcej lecieć tym nietoperem. Dangerous spot to catch a fish. Nee, dangerous fish to catch a spot. Sure. Aye, that one slid the line, but sarcasm is weak bait. Besides, I've gathered my focus for my quarry, the fearsome blotsam crab. One of my old crew, a mate on the grapnel, once tried to pluck a crab from the seafoam, when suddenly, bam, overboard she went. Dobra, idzie po jakiegoś kraba. Okej. Where was I? Aye, she flopped overboard like a quillfish wriggling out of a tin. The crab yanked her in by the nostril. Sometimes you have to strike first, no? Do you really believe that? A flexible compass may not serve you on the roiling waves of Manan, but it does make the seas of the soul easier to brook, no? Stay a moment, and I'll regale you with the next chapter of my tale. Marzę o tym, żeby usłyszeć next chapter of your tale. Dzięki za przypomnienie o tym, że miałem zamknąć balkon, ale nie pędzę zamykać go, bo Tolek leży tutaj pod mikrofonem. Przed chwilą zresztą stanął mi na brzuchu, co słyszeliście, a Lola przed chwilą mnie smyrnęła po nodze, przestraszyła mnie, a teraz śpi sobie pod biurkiem na wykładzinie. W związku z tym wiem, że koty są ze mną tutaj w pokoju cieplutkim, gdzie mamy nagrzane komputerem. Więc na szczęście nie są dzisiaj tak uparte jak wczoraj i nie siedzą na balkonie, gdzie właśnie spadła temperatura, więc balkon sobie jest otwarty, ładnie, pięknie się wszystko wietrzy, a koty sobie siedzą tutaj ze mną, także gites. No i nie wiem, po co ja tu wlazłem, ale wlazłem. No dobra, idziemy niżej. Właściwie to możemy dojść do punktu medytacji i sobie zakończyć. Let's check this place out. You're the new fella I've seen at the cantina. I'm Zig. Cal, this is BD1. Nice to meet ya. Ahem, and I am Winnie Eres. Cal, was it? We've only just met, but I could use some assistance. What do you need? I was told there's a bird in this swamp that sports a resplendent plumage. But when I tried to get a closer look at one, it snatched my data pad and flew away. Where'd it go? They've got a nest at the top of a spire nearby. I'd go, but Winnie here says I gotta stay by her side. Yes, yes, that spire there. It's so close, yet so far. I'll see what I can do. You shine like the stars. Oh. That's a Coruscant saying. Perhaps a more simple. Thank you, Cal. Okej. Dostaliśmy chyba pierwszego takiego oficjalnego side questa.
który mówi o tym, żeby odnaleźć jakiś tam czytnik przy okazji zwiedzania tych bagien. Wcześniejszy sidequest był od tej laski, która chciała, żebyśmy wyczyścili kopalnię, bo podobno jest tam rancor, a my tego rancora zabiliśmy wcześniej przed tym questem. Nie możemy się zmienić, ale nie ma innego wyjścia do pilora. No dobra. Czyli co, mam skoczyć na to, tak? Chyba tak. I hear you, BD. Let's see. No dobra. A jak mam się przepraszam, dostać na ten pilar niby? Jakoś górą? Skała jest niedostępna, więc musi być jakaś inna ścieżka. Nie, aż tak daleko nie doskoczę, nie ma opcji. Jakiś, może jakiś ten nietoperz tu jest, którego nie widziałem? O. Może coś z tym się robi? Nie mam pojęcia. Może jest tutaj jeszcze jakaś inna ścieżka? W teorii może być, bo przypominam, że skoczyliśmy stąd i lecieliśmy na tym ptaku i w ogóle nigdzie po drodze nie skręcałem. Możliwe, że są tutaj po prostu też jakieś inne ścieżki, a jeszcze przy okazji, jak jestem tak wysoko, to już wcześniej chciałem to sprawdzić, ale nie byłem nigdzie w ten sposób ulokowany, więc chcę sobie zobaczyć, czy możemy zrobić tak, że zrobimy dwa skoki i ten dash, który można zrobić w powietrzu, zrobimy sobie tuż nad ziemią, co sprawi, że nie zginę ani nie stracę życia. Zobaczymy. A, nie działa tak. Gierka jest mądrzejsza, niestety. Okej. Dobra, to zostawimy sobie postać w tym miejscu. Zaraz rozkminimy poza nagraniem, co tutaj dalej mamy zrobić, bo powiem szczerze, że nie bardzo wiem. I tyle. Także zakończę sobie ten odcinek. Wielkie dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Wbijajcie na streamy, wbijajcie na Discorda. Pozdrawiam serdecznie i do następnego.